gospodarstwach jest zawsze tak, że są te małe ciągniki. Bo też pokazujemy, nie tylko ten 25 tak. koni, ale ten, który już jest 75 koni. Jak byś go scharakteryzował? 75 koni to, no, to już mówimy o ciągniku, który jest typowo ciągnikiem rolniczym, który służy do wszystkiego właściwie w gospodarstwie średniej wielkości. Orka, opryski, siew, wszelkie wykorzystanie. Natomiast nawozów, opryski zawieszane. Wszystkie prace rolnicze. Natomiast tak. tu jest jeden bardzo duży plus tego ciągnika. To jest ciągnik już troszeczkę większą masą. On się na chodniki nie nadaje w mieście, to sobie powiedzmy, nie? To bardziej natomiast place. Są miasta, miasteczka, wioski, gdzie są gminy, gdzie można zrobić zlecenie na ośnieżanie dróg, tak. chodników, dojść do posesji wokół szkół, wokół czegokolwiek. Ktoś tę pracę musi wykonać. Dokładnie. Jakaś maszyna musi być. Nawet inaczej, już widać naprawdę bardzo dużą przemianę w polskim, jak gdyby, powiedzmy, tym świecie poza wielkomiejskim.